Należy doprowadzić do najprostszej postaci wyrażenie 28a do 4b do 6 przez 7a do 9b. Zacznijmy od podzielenia tego wyrażenia na części, które będzie nam znacznie łatwiej uprościć. A zatem 28 i 7. Wiemy, że 28 dzieli się przez 7, więc powiedzmy rozdzielimy to na 28 przez 7 razy i teraz możemy to rozdzielić. A do czwartej przez A do dziewiątej, A do czwartej przez A do dziewiątej. Po prostu przepisuję to, co mamy tutaj. Zapisuję to jako iloczyn trzech wyrazów zamiast po prostu jednego wyrazu, tak jak mamy to tutaj. No i został nam ten ostatni wyraz. B do szóstej przez B, a więc razy B do szóstej przez B. Jeśli pomnożymy to wszystko przez siebie, iloczyn liczników da nam dokładnie to samo, co mamy zapisane tutaj, a iloczyn mianowników da nam dokładnie to samo, co mamy tutaj. Zapisałem to w ten sposób, ponieważ każdy z tych wyrazów można bardzo łatwo uprościć. To 28 przez 7 to bardzo proste. 28 przez 7 to 4. Później mamy a do czwartej przez a do dziewiątej. Jeśli w mianowniku mamy wykładnik potęgi, to możemy go odjąć od wykładnika potęgi z licznika. Mamy tutaj tę samą podstawę, a, i właśnie dlatego tak to pogrupowałem. A zatem to będzie się równać a do potęgi 4 minus 9. Ile to jest 4 minus 9? To minus 5. 4a do minus 5. Tak samo będzie z b. Razy b. 6 minus. Tu mamy 1, nie widzimy tego 1, ale na pewno tam jest. Jeśli mamy b, to jest to to samo co B do potęgi pierwszej. Zatem B do szóstej przez B do pierwszej, B do 6 minus 1 lub B do piątej. I gotowe. Doprowadziliśmy to wyrażenie do najprostszej postaci. Jeśli nie chcecie mieć tutaj ujemnego wykładnika, to możecie to zapisać jako 4 razy razy 1 przez a do piątej to to samo co A do minus piątej. Te dwa zapisy oznaczają dokładnie to samo razy b do piątej a to oczywiście będzie równe 4 razy b do piątej przez a do piątej lub 4 b do piątej przez a do piątej. Wszystkie te zapisy są poprawne i wszystkie są uproszczoną postacią naszego wyrażenia wyjściowego.